Krahan Krayt pytał o was. Wyszliśmy zaczerpnąć świeżego powietrza. Za chwilę zaczną się zgłaszać kandydaci do korony. Weźcie moje słowa pod rozwagę. Nie ma większego męstwa niż walka z bestią wyklętą przez ludzi i bogów. Nie ma większego czynu niż czyn w służbie bogini. Dziękujemy bardzo za piękne słowa. Wszyscy wezmą je pod rozwagę. A teraz zaczynajmy! Wyprawiliśmy Brana w zaświaty i musimy wybrać jego następcę. Król musi być mądry. Król musi cieszyć się szacunkiem. Król musi mieć jaja! Wśród nas takich nie brakuje. Niech pokażą się ci, którzy sądzą, że są godni tronu Skellige! Syn nie mógł się dzisiaj stawić. Oto jego topór, oto jego wola. Niech wygra z nas najlepszy! Bądź najlepsza. Co jej strzeliło do głowy? Jest twoją córką, czyż nie? Teraz już wiem, dlaczego powiedziała mi, że wypływa na Speak Rock. Ech, dzieci. Im starsze, tym więcej z nimi kłopotu. Chodźcie, tym bardziej musimy porozmawiać. Jak to było, Geralt, gdy Ciri trochę podrosła? Pamiętam, jaka była jej babka i jej matka. Mówią, że jabłko nie pada daleko od jabłoni. Nie dało jej się upilnować. Zawsze stawiała na swoim i wszystko robiła po swojemu. Dlaczego pytasz? Bez konkretnego powodu. Jest w wieku Cerys. Ale o moich dzieciach później. Najpierw porozmawiajmy o waszym. Yennefer mówi, że Ciri ma kłopoty i że jej szukacie. Zgadza się. Jeśli potrzebujecie pomocy, złota, okrętów, czegokolwiek, mówcie, dam wam wszystko. I wiem na pewno, że dziewczyna żyje. Gdy przelana zostaje krew córek Rhiannon, morze szaleje. Pamiętałbym taki sztorm. Potrzebujemy twojej pomocy. Prawdopodobnie Ciri pojawiła się na Skellige. I spowodowała ten kataklizm na wybrzeżu. Ten, którym zajmują się druidzi. I gdzie myszowór nie chce nas wpuścić? Konkretnie to mnie nie chce wpuścić. Pokłóciliśmy się o to. Nie przejmujcie się nim. Druidzi nie ufają czarodziejom, ale myszowór ma serce po właściwej stronie. Pewnie nie wie, że szukacie Ciri, co? To nie jego sprawa. Tak myślałem. W każdym razie Ard Skellig to moja wyspa i masz pozwolenie na badania. Może powinienem porozmawiać z myszoworem? Ja z nim pogadam. A wy ruszajcie szukać Ciri. Jeśli coś jej się stało na Ard Skellig, tuż pod moim nosem, nigdy sobie tego nie wybaczę.
Dziękujemy. Nie ma za co. Kiedyś złożyłem przysięgę i zamierzam jej dotrzymać. Arnwald! Powiedz druidowi, że muszę z nim pomówić. Tam, gdzie zwykle. Mam jeszcze jedną sprawę. Tym razem chodzi o moje dzieci. Pamiętasz Hjalmara? Poprzysiągł zabić olbrzyma z Undvik i jeszcze nie wrócił z wyprawy. A Cerys właśnie oznajmiła mi, że rusza na swoją wyprawę. Ubzdurała sobie, że Udalryk nie jest szalony, lecz przeklęty. Olbrzymy wymarły przed wiekami. Ktoś widział osobnika z Undvik na własne oczy? Dziesiątki uchodźców. Wyspa została spustoszona przez giganta, a niedobitki klanu Tordaroch przyjąłem na Ardskellig. Słyszałam plotkę, że wcześniej na Undvik panowały nienaturalne mrozy. To prawda. W każdym razie Hjalmar uznał, że zabicie giganta i oddanie wyspy ludziom jest czynem godnym króla. Mój syn zebrał sporą drużynę w Nowym Porcie. Mieli przeprawić się na Undvik i przedrzeć się do wsi Urskar. Ale to zabijanie giganta trwa stanowczo za długo, jak na tylu chłopa. Stąd moja prośba, żeby... Chyba warto porozmawiać z bywalcami Nowego Portu. Może wiedzą coś więcej o planach Hjalmara. Chcesz, żebym pomógł Cerys zdjąć klątwę? Nie ma żadnej klątwy. Cerys postanowiła pójść w ślady Hjalmara i dokonać czynu godnego królowej. Po co w takim razie moja pomoc? Bo rozumiem, że chciałeś o nią poprosić. Rzecz w tym, że za grosz nie ufam Udalrykowi. Cerys nie posłucha ani mnie, ani brata. Ale jeśli profesjonalista wytłumaczy jej, że się myli, to może się opamięta. A zatem proszę, wytłumacz jej to i sprowadź ją z powrotem. Dziwi mnie, że sam nie startujesz do wyścigu o koronę. Na pewno zdobyłbyś duże poparcie. Nie przesadzajmy z tym poparciem. Lugos szalony prędzej widziałby na tronie Nilfgaardczyka niż mnie. Poza tym, człowiek zawsze powinien wiedzieć, kiedy należy ustąpić miejsca młodszym. Jeśli Hjalmar i Cerys potrzebują pomocy, to im jej udzielę. Dziękuję. Skoro wszyscy podziękowali już wszystkim, zabierajmy się do roboty. Musimy ustalić, czy Ciri nadal jest na Ardskellig. W łoże wygodniejszy strój i spotkamy się na miejscu. Kieruj się na południe. Anomalia, którą musimy zbadać, zniszczyła połać lasu nad brzegiem zatoki. To była udana uczta. Do zobaczenia.